Witajcie! Tu Malta Krasiu, początkująca pisarka. Fantazy. Jestem tu z wami dzisiaj, aby zrecenzować jedną z moich ulubionych mang, noszącą tytuł Inuyasha. Niestety nie posiadam więcej tomów na własność, więc nie mogę wam tego ich zaprezentować, ale uwierzcie mi, to jest długi, długi tasiemiec. Chyba z 60 tomów, o ile pamięć nie myli. I niestety nie wszystkie ukazały się w Polsce, chyba 20 brakuje. Plus były wydane bardzo dawno temu, więc jeśli nie znajdziecie to w antykwariatach, plus na konwentach można znaleźć jeszcze używane tomy. Mimo to uważam, iż jest to pozycja bardzo warta uwagi, gdyż jest to praktycznie aż historyczna seria, która wpłynęła na to, jak obecnie wyglądają mangi shonen. Prawdopodobnie o nich słyszeliście i wiecie więcej, jak przebiega fabuła lub gdzieś nad anime, ale mniej więcej wygląda to tak następująco. Pewnego dnia główna bohaterka Kagome, która żyje w współczesnej Japonii, wpada do studni. Jednak okazuje się, że owa studnia z jakiegoś powodu przenosi ją w czasie do przeszłości. Tam znajduje chłopaka z psimi uszami przybitego do drzewa strzału. Gdy usuwa strzałę, ten chłopak nazywa ją Kikyo i ucieka. Później okazuje się, iż chłopak był demonem, a Kagome jest reinkarnacją jego dawnej ukochanej, która właśnie była osobą, która przybiła go do drzewa i która była też kapłanką, walczy to z demonami i chroniła magicznego klejnotu znanego jako Shikon no Tama. Klejnot ten jest pożądany przez wiele demonów i półdemonów, gdyż każdemu, kto go zdobędzie, daje power! Ogromną moc. W wyniku wielu perypetii Shikon no Tama, którego teraz strzeże Kagome, zostaje rozbity na miliony części, rozsiane po całej feudalnej Japonii. A Inuyasha jest zmuszony z pewnych względów współpracować z Kagome, aby poskładać Shikon no Tama znów do kupy. Pozwólcie mi przypomnieć, dlaczego ja tak bardzo kocham tę serię. W tych czasach, gdy to się ukazywało, główna bohaterka, gdy została zaatakowana przez demona, zazwyczaj krzyczała: "A, na pomoc!" i mdlała. Po czym główny bohater męsko ją ratował. Tymczasem co zrobiła Kagome? W jednym z pierwszych tomów zaatakował ją demon. Wzięła dezodorant, pochodnie i zrobiła z niego miotacz ognia. W tym momencie zakochałam się w tej serii. Powiedziałbym, że za uszacowana ona mnie bardzo mocno jako osobę. Kagome była moją idolką w dzieciństwie. Uważam, że właśnie dużą zaletą tej mangi jest coś, czego niestety anime nie mogło oddać. Mianowicie to, iż manga w dużej mierze jest horrorem. Te demony są naprawdę w niej potrafią być przerażające. A gdzieś to za sprawą tego, iż autorka potrafi bardzo skutecznie używać czerń i biel oraz manipulować cieniami, aby właśnie oddać ten nastrój grozy. Niestety właśnie anime, które jest kolorowe, nie jest ani w połowie tak moim zdaniem straszne. Momentami niektóre rozciały Inuyasha przypominają te straszne historie, które się opowiada przy ognisku. Ale zawsze mają ten ciekawy zwrot akcji, który czasami da się przewidzieć, a czasami jest nieco bardziej zaskakujący. Zwykle jest bardziej zaskakujący. No ale oczywiście większość osób nie czyta Inuyasha tylko i wyłącznie dla horroru. Jest też romans. Bardzo duży romans. Wielokąt. Bo Kagome zaczyna lubić Inuyasha, ale on ją obwinia o to, co zrobiła mu Kikyo. I jednocześnie nadal kocha Kikyo, ale zaczyna kochać Kagome. A potem Kikyo wraca. I Inuyasha niczym piłeczka odbija się od jednej do drugiej. I jeszcze nie zapomnijmy o tym, że są całe tabuny innych postaci. Inne z nich dołączają do tej głównej grupy, jak na przykład Shippo. Inne są epizodyczne. Co zawsze bardzo, bardzo mi się podoba. Ile czytam, jestem pod wrażeniem, jak dobre potrafią być historie tła owych postaci. Zwłaszcza tych, które dołączyły się później do głównej grupy. Ale potrafią pójść w bardzo mroczne miejsca, łamiące ci serca. Ale jednocześnie potrafią ci dodać nowej głębi do postaci. Na przykład masz kogoś, kto uważasz za mnicha zboczeńca, który zwykle jest po prostu takim chodzącym dowcipem. A nagle się okazuje, że do nim jest znacznie więcej głębi, niż się spodziewałaś. Nawet postaci, które zaczynają jako antagoniści na początku serii, później są coraz bardziej rozbudowywani, aż nagle nie są antagonistami, są antybohaterami.
Są postaci, które zaczynają tak, że aż nie nazosisz ich. Masz ochotę je zabić, bo to są ci źli i tak ci dają na nerwę. A później w miarę postępu historii dowiadujesz się im coraz więcej, oni rosną jako postaci i tak później jest ci ich żal i masz nadzieję, że im się uda. Nie zawsze się udaje. Osobiście, chociaż uważam, że główna historia mi się zawsze podobała, właśnie ten główny wątek, który, no nie chcę zdradzać, ale nie chcę za bardzo zdradzać, ale w pewnym momencie staje przedstawiony ten główny zły i zawsze podobała mi się historia tego złego i jego moce i różne jego aspekty. Potrafił być bardzo przerażającym przeciwnikiem, a jednocześnie bardzo silnym, a jednocześnie miało się wrażenia, że ojej, bo on jest silny, bo autorka chce, żeby on był silny. Nie, on był chytry, sprytny, miał plan, jego plany bardzo często się sprawdzały i działały. To nie było tak, że jak zwykle w innych powieściach, że haha, bohaterowie znów pokonali tego złego. Nie, bardzo często ten plan tego złego przynajmniej częściowo zadziałał. Naraku był moim zdaniem świetnym antagonistą, bo potrafił robić rzeczy sam, ale też manipulować innymi. Więc zarówno coś dla osób, które lubią aktywnych antagonistów, którzy lubią mieć brudne ręce, ale też i dla tych, którzy wolą takich manipulujących. Potrafi nawet bohaterami zmanipulować często tak, aby oni sami robili to, co on chciał. Chociaż przyznam, że jako, że to jest taka seria tasiemcowa, w pewnym momencie miało się już momentami dość. Tak, o mój Boże, załatwcie tego gościa w środku. O nie, to znowu nie było on, tylko jakiś substytut albo pacynka. Nie, kiedy w końcu umrze? Cały czas też jest ten, w powietrzu wisi ten wątek. Co zrobi Inuyasha, gdy już zyska Shikon no Tama? Czy tak jak zapowiada, użyje go, aby stać się... Bo, spoiler, Inuyasha jest tylko w połowie demonem. Czy użyje Shikon no Tama, aby stać się w pełni demonem? Czy może użyje go, aby stać się w pełni człowiekiem i móc przeżyć zwykłe śmiertelne życie z kobietą swojego życia? Jednak moją ulubioną częścią serii był nie główny wątek, a pojedyncze epizodyczne historie. Bardzo często szło one tak, iż bohaterowie dochodzili do jakiejś wioski. Okazywało się, że w niej coś było nie tak. Okazało się, że sprawą tego czegoś, co było nie tak. Był demon, który miał w sobie Shikon no Tama. Te pojedyncze historie potrafią być albo bardzo wzruszające, albo bardzo przerażające, praktycznie pod cholę podpadające, albo posiadające wielki morał. Jedyne właśnie, czego żałuję, to, że postaci epizodyczne, które pojawiały się w tych historiach, bardzo rzadko kiedykolwiek później wracały. W wielu przypadkach miałem wrażenie, że to była strata potencjału, bo nagle mamy te świetnie narysowane postaci z taką dobrą historią i głębią, tak zapomnijmy o nich, meh. Następny potwór! Jej! Więc niestety właśnie ta seria cierpiała z tego, że status quo musiał być zachowany. Inną mocną sceną było to, jak potrafiła grać na twoich emocjach. Jakie okropne rzeczy potrafiły się przydarzyć tym postaciom, które na kartach powieści zdążyłeś pokochać. Jak te wszystkie zwroty akcji. Tak, emocje! Te wszystkie filmy. A więc, co chcę powiedzieć, Inuyasha jest bardzo dobrą serią i pozbawioną swoich wad. Kagome! Inuyasha! Kagome! Inuyasha! Kagome! Inuyasha! Kagome! Inuyasha! Mniej więcej 50% mangi w pigułce. I być może miejscami nie zestarzała się zbyt dobrze. Jednak jest nadal warta poznania, jeśli jakimś trafem uda ci się natrafić na jej tomy. Warto po nie sięgnąć i je kupić. Jest to coś ciekawego, co po to sięgnąć, tym bardziej, iż ukształtowało to, jak współcześnie wygląda manga i znacznie wpłynęło na wielu różnych artystów. No i jest uważane do dziś za jedną z najlepszych mang shonen. Chociaż przyznam, że to jest raczej manga dla osób, które lubią telenowele, bo to jest tasiemiec. A, i przygotujcie się na różne wielokątne figury romantyczne. Należy też nie zapomnieć, iż Inuyasha jako pierwszy tytuł zrobił wiele rzeczy, które obecnie są już standardem, a kiedyś były czymś nowym i świeżym. Być może nie mielibyśmy tego obecnie w mandze, gdyby to się wcześniej nie pojawiało w Inuyaszy. Osobiście uważam, że wiele silnych bohaterek kobiecych możemy zawdzięczać Inuyaszy. To było wszystko na dziś, moi drodzy widzowie. Do zobaczenia za tydzień w następnym vlogu.